W dniu 12 kwietnia bieżącego roku w różnych miejscach naszej gminy odbyło się szczepienie psów. Z naszą kamerą udałyśmy się do jednego z nich. Jak pani pies się zachowuje w trakcie szczepień? No, widzieliście, jak się zachowuje. Jest bardzo niegrzeczny, nie lubi takich rzeczy. A ugryzł kiedyś weterynarza? Nie. A czy 25 zł za takie szczepienie to drogo? No, to ja wiem. Jak pani pies zachowuje się w trakcie szczepienia? Jest bardzo dziki, ale on tak się zachowuje na co dzień. Ale to z radości, że widzi wiele ludzi. A czy pies boi się szczepień? Chyba nie jest świadomy, co go czeka raczej. A ugryzł kiedyś weterynarza? Nie. Nikogo nikt nie ugryzł. Jak zachowuje się pana pies w trakcie szczepienia? No, jak tego nie widział, nie tego małego, to jest spokojny. I jak widział drugiego, to już... A boi się szczepień? Nie. Jak długo pan już z nim chodzi? W jakim wieku jest pana pies? 3 lata chyba. Jak taki piesek się zachowuje w czasie szczepienia? Normalnie, nie robi na niego wrażenia. Nie boi się? W ogóle nie czuję, że go upuje. Czy to jest drogo, 25 zł za takie szczepienie, czy...? No, standard chyba. Jak często trzeba takiego psa szczepić? Raz w roku. Dobrze. Jak ciężka jest praca weterynarza? Wydaje mi się, że to zależy od nastawienia człowieka. Jeżeli komuś sprawia coś przyjemność, to ciężko powiedzieć, że coś jest ciężkie, tak? Trzeba tutaj mieć kontakt z ludźmi i zdawać sobie sprawę z tego, że czasem jest jakieś niebezpieczeństwo, natomiast nie jest to jako tako, dla kogoś ciężkie, jeżeli się to lubi, tak? Dlaczego takie szczepienie psów jest konieczne? Ponieważ w Polsce mamy obowiązek prawny szczepienia psów przeciwko wściekliźnie od ukończenia pieska 3 miesiąca życia. Wtedy właściciel ma miesiąc, żeby tego pieska zaszczepić i później co roku doszczepiać tego psa przeciwko wściekliźnie. A czy zdarzyło się pani, że taki pies w trakcie szczepienia panią ugryzł? Jeszcze nie. Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. A co należy zrobić, jeśli ugryzie nas niezaszczepiony pies? Co należy zrobić? Na pewno zgłosić się do jakiegoś punktu medycznego, tak? I wtedy trzeba przyjść z tym pieskiem na obserwację. Ile czasu zajmuje takie szczepienie psów? To znaczy? No jednego psa. Jednego psa, no to chwileczka jest. To jest jeden zastrzyk. Jak trzeba całą wieś objechać? No to jest jeden dzień. Następne szczepienie jest zaplanowane na 26 kwietnia 2014 roku. Jest to szczepienie w Gołkowicach i w Skarbeńsku. Zaczynamy od godziny 9.30. Więcej informacji na plakatach. Dziękujemy za obejrzenie i zapraszamy do częstych odwiedzin naszego kanału YouTube.